Radio Koncita. Do kończenia zasadno zajmie się też zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która inaczej niż do tej pory dysponuje pieniędzmi pochodzącymi od ubezpieczycieli na ochronę przeciwpożarową. Posiedzenie Senatu i najważniejsze jego tematy to przedstawienie naszej reporterki Ewy Wasążnik. Polskie wielozadaniowe samoloty F-16 po raz pierwszy rozpoczną służbę w państwach bałtyckich. Na Litwę w ramach misji Air Policing polecą 4 samoloty oraz około 140 żołnierzy i pracowników wojska. Właśnie teraz w poznańskich Krzesinach rozpoczyna się pożegnanie kontyngentu w ramach 7 zmiany PKW Orlik. 7 zmiana polskiego kontyngentu na Litwie rozpocznie się oficjalnie 1 maja. To nie jedyna operacja, w jakiej obecnie biorą udział F-16. Od ubiegłego roku polskie myśliwce stacjonują w Kuwejcie w ramach wspierania przez nasz kraj globalnej koalicji do walki z tak zwanym państwem islamskim. A widzisz, a jeszcze jak tu Polska wpuści, to... ...negocjator w sprawie Brexitu, Michel Barnier, z wizytą w Londynie. Będą rozmawiać z premier Theresa May o rokowaniach w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Już w sobotę na szczycie w Brukseli przywódcy 27 krajów mają przyjąć ogólne wytyczne do negocjacji. Brytyjska premier zaprosiła szefa komisji i głównego negocjatora do Londynu na rozmowy. Mają one być okazją do omówienia kluczowych spraw, które będą przedmiotem rokowań, poinformowała rzeczniczka komisji Nina Drewa. Sprawa Europejczyków w Wielkiej Brytanii są w centrum zainteresowania i będą kluczową sprawą w tych negocjacjach. Będzie więc to jeden z tematów dyskusji. Ponadto wśród spraw, które Unia chce już na początku wynegocjować z Wielką Brytanią, są kwestie finansowe i wpłaty do unijnego budżetu. Jutro główny negocjator do spraw Brexitu zda relację z rozmów przeprowadzonych w Londynie unijnym ministrom do spraw europejskich. A w sobotę odbędzie się pierwszy szczyt przywódców 27 krajów poświęcony Brexitowi. Trzeba, tak. Wielką Brytanię wniosku o woli wyjścia z Unii Europejskiej. Najmłodszego syna Piotra pozdrawiamy. Pamiętamy też oczywiście o naszych synowych. Olga, Alicja i nasza przyszła synowa, już nie tylko Ania. Bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Drodzy Państwo, dzisiaj temat jak po dzieci to do świętego Gerarda Majeli. 2 tygodnie temu, przed wielkim tygodniu, mieliśmy audycję z naprotechnologiem, panem doktorem Tadeuszem Wasilewskim, in vitro, czyli naprotechnologia. Chodzi o to, że mamy coraz więcej małżeństw niepłodnych. To znaczy, małżonkowie chcą mieć dzieci i nie mogą się ich doczekać. No więc od tego jest medycyna, lekarze, porządna medycyna, która leczy, a nie udaje, że leczy. Nie weterynaria, nie in vitro. I dlaczego nie korzystać z dogmatu świętych obcowania? Święty Gerard Majella, no jest świętym, został ustanowiony, ale już o szczegółach powiedzą nasi goście, bo on jest właśnie patronem, specjalistą od pewnych spraw. Także nasi goście... A mamy jeszcze chwileczkę, jeszcze przed nami stoi relikwiarz z relikwiami świętego Gerarda Majeli. To zresztą będzie widać na Facebooku na zdjęciu, które już pewno zaraz się ukaże na stronie Audycja dla Małżonków i Rodziców. Także będzie można zobaczyć, bo nasze sanktuarium takie relikwie posiada, ale to już powie ojciec kustosz. Także proszę bardzo, zaczynamy. Jak po dzieci do świętego Gerarda Majeli? Jak już pan Leszek wspomniał, chcemy mówić o takiej rzeczywistości duchowej, którą wyznajemy w credo. Wierzę w świętych obcowanie. Od razu nasuwa się pytanie, kto to jest święty? Kto z kim obcuje? W Starym Testamencie święty był Pan. W momencie, kiedy Syn Boży zszedł na tą ziemię, troszeczkę zmieniły się pojęcia i według komentarzy do Biblii Tysiąclecia święty to jest wierny Kościoła Chrystusowego. W listach świętego Pawła bardzo często wspomina o świętych przebywających w Jerozolimie, o świętych w danym Kościele. I mówimy o tej rzeczywistości przenikania się tych trzech kościołów, które są naszą rzeczywistością.
Kościół ludzi pielgrzymujących tu na ziemi, Kościół ludzi oczyszczających się oraz Kościół ludzi już zbawionych. Relacja pomiędzy Kościołem pielgrzymującym a Kościołem już zbawionych. My możemy w przestrzeni duchowej zwracać się do Kościoła ludzi zbawionych z prośbą o wstawiennictwo, by Pan Bóg pomógł nam w trudnych sprawach. Myślę, że bardzo ważne jest to, aby korzystać z pomocy świętych. Ojciec Kustosz, to co jest często bardzo księża mówią o tym, że święci są po to, żeby korzystać z ich pomocy. Oni są nam dani tam w niebie, czekają niejako na tą pomoc, która może przyjść od nich dla nas. I dlatego my dzisiaj tego wieczoru tak bardzo się cieszę, że dla małżonków możemy mówić na temat wyjątkową jej postaci, jaką jest święty Gerard Majera, bo z jednej strony patron dobrej spowiedzi, ale także opiekun kobiet, które są w stanie błogosławionym i małżonkowie, którzy mają ogromne problemy z urodzeniem potomstwa. Święty Gerard Majera, żeby o nim mówić, musimy powrócić do jego życiorysu. Myślę, że bardzo często w różnych książkach o świętym Gerardzie możemy się dowiedzieć też przez stronę internetową. Należy nadmienić, że w naszej rzeczywistości, w Kościele, święci mają swoją specjalizację. Na przykładzie świętego Gerarda chcemy pokazać, dlaczego święci mają tą swoją specjalizację, ale byśmy chcieli odnieść się najpierw do słów zawartych w Piśmie Świętym. I tak, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12, są następujące słowa. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A w innym liście do Efezjan, w rozdziale 4, święty Paweł pisze. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Tak widzimy tym, który rozdaje talenty, którymi w życiu codziennym tu na tej ziemi dzielą się ci święci, jest Pan Bóg. On obdarza. I teraz na przykładzie świętego Gerarda Majera chcemy pokazać przykłady z jego życia, dlaczego on jest patronem tych, którzy mają problem ze spowiedzią, którzy mają problem z donoszeniem ciąży, którzy mają problem z zapoczątkowaniem nowego życia. Myślę, że teraz trzeba tutaj, drodzy Państwo, przybliżyć życiorys świętego Gerarda Majeli. Oczywiście, że bardzo często słyszymy o Gerardzie Majeli, dlatego że jest redemptorystą 16 października co roku. Ojcowie, którzy posługują na co dzień w radiu, przybliżają tę postać, bo że to rzeczywiście jest wyjątkowa postać. Takie cztery okresy życia świętego Gerarda są bardzo ważne w ogóle w życiu każdego człowieka. Pierwsze to trzeba pamiętać, że święty Gerard urodził się 6 kwietnia 1726 roku w Muro Lucano, małym miasteczku na południu Włoch. Miał szczęście mieć za matkę Benedyktę, która nauczyła go niezmierzonej i nieograniczonej miłości Boga. Czuł się szczęśliwy.
ponieważ miał poczucie, że jest blisko Pana Boga. Więc pierwsze, bardzo ważne, dzieciństwo. To, co dzisiaj potrzeba w małżeństwie, w rodzinie, to dzieci miały ogromny przykład ze strony rodziców. Oczywiście ojciec jest głową rodziny, jest wezwany do tego, aby to on wiarę przekazał. Bardzo często w tym pomaga mama, czyli żona. Więc święty Gerard miał to szczęście mieć wspaniałych rodziców. Od samego początku wiara była jemu przekazywana. No niestety przychodzi ogromna tragedia w życiu Geralta, ponieważ kiedy ma 12 lat, umiera jego ojciec. I ten drugi okres w życiu Gerarda szybko musi się nauczyć zawodu, ponieważ czuje, że musi opiekować się swoją mamą i miał jeszcze 3 siostry, więc krawiectwo to jest jego zawód, który w ciągu 4 lat będzie się uczył. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, że chłopak, który ma 12 lat, nagle ma zająć się opieką mamy, opiekować się swoimi siostrami. W tamtych czasach tak było. Gerard podejmuje to wielkie zadanie, że udaje się do pobliskiego zakładu, gdzie uczy się krawiectwa. Niestety doświadcza wiele cierpliwości. Nie ma cierpliwości. Ten, który go uczy, bardzo często jest psychicznie niszczony, ale też jest po prostu bity. I Gerard jednak to wszystko przyjmuje. Dlaczego? Dlatego, że odnosi siebie do, porównuje siebie, że jeśli Pan Jezus tak musiał cierpieć, więc on także chce cierpieć w swoim życiu. Potem, kiedy wyucza się zawodu krawiectwa, drodzy Państwo, powraca do swojej miejscowości, mając 19 lat, wraca do Muro, otwiera własny zakład krawiecki, który dobrze funkcjonuje, jednak Gerard za swoją pracę pobiera tak niewiele pieniążków, rozdaje wszystkim na prawo i na lewo, czyli najuboższym, zostawia tylko na utrzymanie swojej mamy i oczywiście swoje siostry, by także się utrzymały. Więc widzimy od razu, że w życiu tego młodego człowieka jest otwarte serce na pomoc drugiemu człowiekowi. Potem następuje kolejny okres bardzo ważny w życiu Gerarda, mianowicie spotkanie z redemptorystami. Było to w 1749 roku. 15 misjonarzy redemptorystów przybyła do Muro, aby prowadzić misję w 3 parafiach tego miasteczka. Gerard bardzo gorliwie uczestniczy w misjach i odkrywa, że jest to właśnie droga dla niego. Chce zostać redemptorystą. A ile on wtedy miał lat? Zaledwie 19 lat, więc bardzo młody człowiek, a bardzo szybko odkrywa powołanie. Chce być redemptorystą. I niestety był bardzo kiepskiego zdrowia w tamtych czasach. Dzisiaj może troszkę inaczej do zakonu. Może przyjmą tak, żeby spróbować, czy się człowiek nada, czy nie. Ale w tamtych czasach, widząc, że człowiek kiepsko wygląda, jest kiepsko odżywiony, natychmiast był odrzucany. Nie został przyjmowany do zakonu. Gerard jest przekonany, że to jest jego droga. Redemptoryści, rozmawiając z nim, absolutnie nie chcą się zgodzić, by go przyjąć do zakonu, wiedząc o tym, jakie życie trudne jest u redemptorystów. Ojciec Cafaro, ten, który prowadził misję, ze względu właśnie na słabe zdrowie kandydata, nie zgadza się na jego prośbę. Gerard do tego stopnia naprzykrza się misjonarzom, że w momencie opuszczenia przez nich miasta ojciec Cafaro poleca rodzinie zamknąć go w mieszkaniu. I tutaj, drodzy Państwo, następuje bardzo ciekawa historia. Gerard stosuje pewien wybieg, dzięki któremu w przyszłości będzie znajdował szczególne zrozumienie w sercach młodzieży. Wiąże ze sobą prześcieradła z łóżek i spuszcza się przez okno, aby dopędzić grupę misjonarzy. Przebieg prawie 18 kilometrów, zanim to osiągnę. Proszę sobie to wyobrazić, 18 kilometrów. Ktoś, kto chodzi na spacery, a ktoś biegnie, dlatego że serce tak bardzo mu to podpowiada, że trzeba pójść za głosem Pana, dochodzi do tych ojców. Ci ojcowie są po prostu przerażeni, że ten młody człowiek nie daje spokoju i zwraca się Gerard do ojca Cafaro takimi słowami, że jeśli się nie będę nadawał, to mi odeślijcie, ale w tej chwili dajcie mi tą szansę, by mógł być redemptorystą. I kolejny okres w życiu Gerarda właśnie zostaje
przyjęty do redemptorystów, staje się bardzo dobrym zakonnikiem, ponieważ jest wspaniałym pracownikiem. Pracuje jako ogrodnik, zakrystian, krawiec, furtian, kucharz, stolarz. Co więcej, jest tym, który na co dzień ukazuje piękne świadectwo o Jezusie Chrystusie. Świętość. Po prostu jest widoczna świętość w tym zwyczajnym, prostym zakonniku. Niestety, szatan będzie czynił wszystko, by niszczyć coś, co jest bardzo dobre. I tak jest w życiu po prostu też Gerard. Też szereg trudności miał. Tak, oskarżeń niesłusznych. Święty Gerard do tego momentu jest oskarżony, że święty Alfons Liguori, który, jak wiemy, założył Zgromadzenie Redemptorystów, zakazuje świętemu Gerardowi przyjmowania Komunii Świętej, że nie może przystępować do Komunii Świętej, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Chodzi tutaj o pewne zdarzenie, które miało, podobno miało mieć miejsce, ale ono oczywiście było wymyślone przez wiele. Pomówienie, właśnie. I wiemy, że święty Gerard broni się w jakiś sposób, tak jak Pan Jezus, milcząco. Po prostu nic nie mówi. Wiemy, że Pan Jezus, kiedy był skazany na śmierć, nie wypowiada żadnego zdania. Gerard to samo czyni. Potem oczywiście sytuacja następuje w taki sposób, że kobieta przyznaje się, że sobie wszystko wymyśliła. Święty Alfons oczywiście przeprasza Gerarda, pytając się, dlaczego się nie broniłeś. On odpowiada krótko: ja naśladuję mojego Pana Jezusa Chrystusa. Potem następują te ogromne cuda, wspaniałe, które się dokonują i nade wszystko to, co dla nas jest najważniejsze i co nas tutaj zgromadziło, drodzy słuchacze, to mianowicie, że staje się patronem dobrej spowiedzi. Jaką wiarę musiał mieć w sobie święty Gerard, że potrafił do ludzi w taki sposób przemawiać, że szli do spowiedzi. A musimy nadmienić, że to był tylko zwykły brat zakonny. Nie miał święceń kapłańskich. Oczywiście, no właśnie. Można sobie zadać to pytanie, jakim ja jestem człowiekiem. Czy mam w sobie tyle miłości do Pana Jezusa, że nie potrafię tej miłości do Pana Jezusa zatrzymać w sobie, ale chcę pójść do drugiego człowieka, by mówić mu o Chrystusie. No czy mam taką w sobie mocną wiarę, by przemówić do mojego własnego syna, który nie chodzi do kościoła, przemówić do wnuka, który mówi, że nic nie chce mieć wspólnego z kościołem, nic nie chce mieć wspólnego z sakramentami świętymi. Widzieliśmy teraz te wielkie kolejki na święta wielkanocne do spowiedzi. Trzeba się radować, że w Polsce są Polacy, którzy kochają sakrament spowiedzi, ale wielka rzesza też na pewno nie szła do spowiedzi. I tu jest pomoc ze strony Gerarda, który jest patronem dobrej spowiedzi. Również. Dobrze. Państwo podchodzi przyjechali ze Szczecina. Proszę powiedzieć, jak święty Gerard trafił do Państwa serca? No, historia spotkania świętego Gerarda i do osobistego spotkania rozpoczyna się w 2005 roku. W tym roku obchodziliśmy z żoną 20. rocznicę sakramentu małżeństwa. Zaplanowaliśmy sobie uroczystą mszę świętą i oczywiście spotkanie towarzyskie. Ale uroczysta msza święta jako dziękczynienie za wspólne przeżyte 20 lat powinna być po pierwsze rozpoczęta dobrą spowiedzią. Z inicjatywy żony zaplanowaliśmy spowiedź generalną. W naszej parafii posługuje ojciec Mieczysław Witalis, z którym się umówiliśmy, że on będzie do naszej dyspozycji w tym i w tym dniu. I jako pomoc do przygotowania się do tej spowiedzi generalnej dał nam po raz pierwszy obrazek świętego Gerarda. A z drugiej strony była modlitwa o wstawiennictwo świętego Gerarda, abyśmy się dobrze przygotowali do spowiedzi. O tym może powie osobistym doświadczeniu moja żona. Przygotowując się do tej generalnej spowiedzi, modliłam się właśnie do świętego Gerarda otrzymaną modlitwą od ojca Witalisa o dobrą spowiedź. I rzeczywiście ta modlitwa duchu wiary pomogła mi się pozbyć lęku i wstydu takiego ludzkiego. Pomogła mi poznać i wyznać wszystkie moje grzechy. Pamiętam moje uczucia, jakie towarzyszyły mi po tej spowiedzi, jakże ważnej dla mnie w moim życiu. Przede wszystkim wielki, ale to wielki pokój, radość, łzy, wzruszenia. Czułam się wówczas jak dziecko w rękach dobrego, kochającego i miłosiernego Boga. Żona dzieliła się, że to właśnie dzięki
wstawiennictwo świętego Gerarda Maja. Jest rok 2005. Uroczystość odbyła się. Mijają 3 lata, lata chude, bo bez świętego Gerarda. W 2011 roku proboszczem zostaje ojciec Piotr Koźlak, który w swoich homiliach, kazaniach, konferencjach przybliża postacie świętych i błogosławionych Zgromadzenia Redemptorystów, ponieważ jesteśmy w parafii Najświętszego Odkupiciela prowadzonej przez redemptorystów w Szczecinie. Po 3 latach odchodzi ojciec Piotr i przychodzi obecny tutaj ojciec Andrzej, który jest proboszczem. Za jego przyczyną najpierw słyszeliśmy, a za jego przyczyną zobaczyliśmy tych świętych. Z jego inicjatywy w oknach naszej świątyni pojawiły się wizerunki. Przygotowując te wizerunki do zawieszenia w oknach, zapoznawałem się m.in. z życiorysami szczegółowymi i po raz wtóry spotkałem się ze świętym Gerardem. Prowadząc rozmowę z ojcem Andrzejem, też dzielił się on, że w tej parafii szczecińskiej w jego początkowym okresie proboszczstwa jest bardzo dużo porodów dzieci, które przedwcześnie się urodziły i zmarły. Czyli istnieje problem z donoszeniem ciąży do szczęśliwego rozwiązania, do szczęśliwego spotkania matki i dziecka. I podczas tych rozmów narodziła się myśl, że ratunkiem może być pojawienie się kultu świętego Gerarda w naszej parafii. Gdy nasza pierwsza synowa Olga była w ciąży i źle się czuła, miała trudności zdrowotne, podjęliśmy wraz z żoną naszą wspólną modlitwę. Tą modlitwą była właśnie nowenna do świętego Gerarda. 9 kolejnych dni modliliśmy się o zdrowie dla Olgi, dla tego dziecka, które nosi pod swoim sercem, oraz o szczęśliwe rozwiązanie. Po zakończeniu tej nowenny otrzymujemy z Poznania informację, że stan zdrowia poprawił się. Po szczęśliwym narodzeniu naszej wnuczki Uli w naszym sercu zagościła myśl, że trzeba podziękować świętemu Gerardowi osobiście. Sanktuarium świętego Gerarda Majeli znajduje się w Mater Domini na południu Włoch. Od Szczecina to jest 2500 km. Specjalnie tam jechać, no trudno tak to zaplanować, jest to duży wysiłek. Ale planując w 2013 roku urlop, zaplanowaliśmy go, że spędzimy go we Włoszech i następnie po zakończeniu urlopu udamy się do sanktuarium Mater Domini, aby osobiście podziękować za narodziny naszej wnuczki Uli. A jednocześnie, ponieważ zrodziła się myśl, że ma się pojawić święty Gerard w Szczecinie, ojciec Andrzej poprosił nas, abyśmy przywieźli figurę świętego Gerarda z Mater Domini. Z wielkim wzruszeniem po nabyciu tej figury wracaliśmy wraz z naszym synem Piotrem 2500 km, gdzie obok żony spoczywał w trakcie transportu do domu święty Gerard. I tak figura pojawiła się w Szczecinie. Ja myślę, że można tutaj dopowiedzieć jeszcze, że chyba w Polsce jest jedyna figura świętego Gerarda, która została przywieziona z Mater Domini, chociaż może teraz w Tuchowie też, w sanktuarium naszym, więc no, nie jest łatwo zdobyć figurę świętego Gerarda tutaj w Polsce. Trzeba jechać do Mater Domini. Też trzeba powiedzieć, że parafia w Szczecinie, ona nie jest bardzo bogatą parafią i dlatego należało zebrać też pieniążki, żeby no, święty Gerard mógł pojawić się w naszym ołtarzu tam w kościele. Nie wiem, jak to się stało, to święty Gerard wszystko sobie niejako załatwił, że te pieniądze bardzo szybko się zebrały. Święty znaczy czysty. Każdy ma szansę być świętym. Nie ma tam żadnych takich wybranych, bo to żydostwo, to dziadostwo. Dzieli się. Zawsze podziały. To będzie pierwszym
wśród was, czy chce być pierwszy, niech będzie sługą waszym. Jezus powiedział, Ewangelia, czysta Ewangelia, nic nie zmienisz, bo jak zaczniesz zmieniać, to wchodzisz w konflikt z Jahwe, konflikt z samym Bogiem wchodzisz. I po co ci to było, Wiesław Przybyłowicz, tutaj chlać piwo dębowe mocne? Okazało się, że on tu pod mostem, ten Wiesław Przybyłowicz, miał cały swój klub. I jeszcze ta kobieta w sklepie mówi, delikatesy, mini delikatesy pod mostem Saska Kępa Stanów Zjednoczonych, skrzyżowanie, że proszę nie pić piwa pod sklepem, bo my sobie robimy sami złą opinię. No to więc, jak nie pod sklepem, a tutaj pusto w domu, bulaj dusza, piekła nie ma. Na znosił dębowego mocnego i wszędzie, i pod łóżkiem, u służki, litki, baby lidy, i tu wszędzie piwo stało w puszkach, to znaczy puste puszki. Odmawiać różaniec, znają koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale też trzeba korzystać z skarbca Kościoła. Tym skarbcem są właśnie nowenny. Nowenna, czyli 9 dni. Albo, jeśli tak jak jest w Szczecinie, wiem, że w każdy wtorek tam jest nowenna do świętego Gerarda, więc w każdy wtorek, więc 9 wtorków uczestniczyć w takiej nowennie. Oczywiście najlepiej, żeby być w stanie łaski uświęcającej, więc mąż, żona, aby byli. Oczywiście również czytaj jak u nas tutaj, właśnie w sanktuarium, że mamy każdego 16 miesiąca, czcimy świętego Gerarda, całujemy też jego relikwie, więc 9 miesięcy wasze kobiety, które są w stanie błogosławionym z mężami, powinny przychodzić, ale też właśnie małżonkowie, to co mówimy, no trzeba przyzywać świętego, który jest odpowiedzialny gdzieś tam w niebie od tych spraw. Święty Gerard jest, on jest myślę, że już bardzo znany w Polsce, ale chcemy go jeszcze bardziej poznawać, więc mam nadzieję, że słuchacze zapragną też poznać tę wyjątkową postać, jaką jest właśnie święty Gerard. Oczywiście oprócz nabożeństwa nowenny nieustannej, w naszym życiu pojawił się tak zwany indywidualny apostolat świętego Gerarda. Tam gdzieś wśród naszych znajomych, krewnych, zauważymy, że kobieta, matka, żona jest w stanie błogosławionym. Składamy tej osobie dar duchowy z zapewnieniem modlitwy w intencji zdrowia dla mamy, dla tego nowego życia pod serce matki i dla szczęśliwego rozwiązania. I o takich... Czy też jeśli wiemy o problemach w ogóle z poczęciem dziecka, to też idzie nasza modlitwa o dar rodzicielstwa do świętego Gerarda. Tak, możemy się teraz podzielić kilkoma przykładami konkretnych par małżeńskich, w jaki sposób to działa. Tak. Pozdrawiamy teraz Asię i Marka, jeśli nas słuchają, gdy zauważyliśmy, że Asia jest w ciąży z trzecim dzieckiem. Spotykając się z jej mężem Markiem, ofiarowałem jej tak zwaną chusteczkę świętego Gerarda wraz z zapewnieniem modlitwy w intencji zdrowia mamy, zdrowia dziecka, szczęśliwego rozwiązania. No ale jak nie będzie się mógł ruszać? Obserwowałem zaskoczenie, takie pozytywne zaskoczenie i prawie, że łzy w oczach dorosłego, większego dużo ode mnie mężczyzny. No właśnie. Jego podziękowanie. Gdzie głowa tylko chodziła. Ten dar, ta chusteczka. Za wszelką cenę. To jest życie tego świata diabelskiego. A wy jak chcecie być jego sługami, no to padalsze. I on was wrogi, inwalidę. No, psychika siada. Biblii nie ma. Ja w śmietniku przecież. Nie chce się Panem Bogiem zajmować, bo po co? No i teraz niby wracają, ale to wiesz. Faryzeusze do Boga wracają jak do swojego. Jezus powiedział, waszym ojcem jest diabeł. Faryzeusze, którzy przybierali pozór pobożności i na pozór długie modły odprawiali. Na rogach ulicy. Znamy ten 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Zarzucając ręce na moją szyję, ze łzami w oczach dziękowała. Sytuację te znamy. Kolejny przykład. Nasza znajoma Agnieszka była w czwartej zagrożonej ciąży. Także tak się jakoś złożyło, że cały czas odwlekaliśmy z mężem termin i odwiedzin i przekazania jednocześnie chusteczki świętego
świętego Gerarda, myśląc jeszcze, że długi czas do rozwiązania. Kiedy była na początku 7 miesiąca ciąży, poczułam jakąś taką wewnętrzną potrzebę jak najszybszego przekazania jej tej chusteczki. Jak się później okazało, odwiedziliśmy ją w niedzielę, a już w środę na świat przyszedł przez cesarskie cięcie przedwcześnie syn Franio. Mąż najpierw w pośpiechu, bo taka była potrzeba, zawiózł żonę do szpitala, a kiedy się okazało, że nie zabrali ze sobą chusteczki świętego Gerarda, wrócił po nią do domu na prośbę Agnieszki. Po paru godzinach dziecko przyszło szczęśliwie na świat. Mama i dziecko, mimo przedwczesnego porodu, jak wiemy, czują się bardzo dobrze. No i zdarzenie sprzed ostatnich kilku dni. I ostatnio właśnie, jak mąż podał przykład, takie nasze doświadczenia z ostatnich dni. Kamila, nasza znajoma ze wspólnoty domowego kościoła, a jednocześnie sąsiadka, jest aktualnie w trzecim miesiącu ciąży. Bardzo, ale to bardzo znosi ten pierwszy trymestr ciąży. Jak wiem z jej opowieści, zapominając o swoim stanie, przyniosła śpiącego 18-kilogramowego 6-letniego synka do łóżka. Potem wizyt niezwykle musił, poczuła ból brzucha, a jednocześnie strach, lęk, bo to nowe dziecko, które nosi pod sercem. Leżała prawie przez pół nocy bez ruchu, z chusteczką rozłożoną na brzuchu i modliła się do świętego Gerarda o jego stawiennictwo i pomoc w tej sytuacji. I te właśnie kilka przytoczonych przykładów przez nas zaledwie jest jakby przykładem, jak potrzebna jest ta modlitwa dla tych mam i jest ona źródłem pocieszenia i nadziei. Jest przykładem też tego, że ten święty jest szczególnie potrzebny. Potrzebny w tych dzisiejszych czasach, kiedy tyle problemów z donoszeniem ciąży, kiedy tyle problemów w ogóle o poczęcie. I kiedy... Ja myślę, że słuchacze muszą jeszcze też wiedzieć, skąd jest ta chusteczka świętego. Dobosz się rozkraczyła i cipę pokazała i tak się chwali po filmie. Pokazałam cipę. No to na czym ta Warszawa stoi? Jaka to jest kultura? LGBT 2.17. Pozdrawiam. Zwraca uwagę Gerardowi, że zostawił w domu swoją chusteczkę do nosa. Natychmiast w swojej proroczej wizji Gerard mówi: zatrzymaj ją sobie, bo któregoś dnia ona ci się przyda. I chusteczka jest przechowywana jako miła pamiątka po Gerardzie. Kilka lat później dziewczyna, której pozostawił tę chusteczkę Gerard, znalazła się w niebezpieczeństwie śmierci w czasie porodu. Przypomniała sobie słowa Gerarda i poprosiła o chusteczkę. Zaczęła się modlić. Prawie natychmiast niebezpieczeństwo minęło i urodziła przepiękne dziecko. I w Mater Domini, tam gdzie państwo byliście, wiecie doskonale, że tych chusteczek jest tak wiele. Dotykają relikwii oczywiście świętego Gerarda. W Szczecinie również i tutaj my w sanktuarium mamy też relikwię świętego Gerarda, po to, aby kobiety miały przy sobie tą pomoc. To nie jest talizmat, to nie jest, nie wiem, jakiś gadżet, tylko to jest nasza wiara, że my wierzymy, że ten świat w sposób szczególny jest blisko kobiet, które przeżywają ten okres taki bardzo trudny. Czasami te 9 miesięcy mogą być bardzo trudne dla kobiet. To znaczy, to są relikwie trzeciego stopnia, tak zwane, bo jest to tkanina potarta o relikwie. Oczywiście, jak najbardziej. Spytam, czy w naszym sanktuarium już coś takiego jest? Oczywiście, my też mamy chusteczki świętego Gerarda i każdego 16 miesiąca kobiety, które są w stanie błogosławionym, ale też małżeństwa, które błagają o potomstwo, przychodzą, dotykają chusteczki właśnie o relikwie świętego Gerarda. Pamięci mojej i żony jest ten pokój wdzięczności w Mater Domini, gdzie można powiedzieć dziesiątki tysięcy takich chusteczek, zdjęć dzieci, które urodziły się, a których rodzice modlili się o szczęśliwe narodzenie. Natomiast jeszcze możemy wspomnieć, we Włoszech istnieje bardzo przepiękna tradycja. W dniu zaślubin matka panny młodej ofiarowuje jej chusteczkę świętego Gerarda, tak, jako dar duchowy na przyszłość, żeby w danej nowej rodzinie pojawiło się to dziecko, które jest zawsze wyczekiwane w każdej rodzinie. Ja myślę, że to jest dobra tradycja i też można byłoby w Polsce wprowadzić taką tradycję, że kobieta, która wychodzi za mąż, która spodziewa się potomstwa, powinna mieć chusteczkę świętego Gerarda, ale też piękną modlitwę do świętego Gerarda. Myślę, że o tej modlitwie do świętego Gerarda później pod koniec audycji będziemy mogli powiedzieć.
powiedzieć. Możemy teraz tak podsumować to, co powiedzieliśmy dosyć szybko. Święty Gerard jest patronem dobrej spowiedzi. Jeżeli mamy problem z regularną spowiedzią, jeżeli odczuwamy lęk przed spowiedzią, jeżeli wstydzimy się wyznać kapłanowi, a właściwie nie kapłanowi, tylko Panu Bogu, nasze złe uczynki, nasze upadki, to mamy pomoc z nieba świętego Gerarda, który jest patronem dobrej spowiedzi. On w swoim życiu nakłaniał zatwardziałych grzeszników, którzy wiele, wiele lat nie przystępowali do sakramentu i potrafił ich przekonać, żeby na nowo spotkać się z Bogiem Miłosiernym. Jest też święty Gerard patronem matek oczekujących narodzin i małżeństw, które mają trudności z poczęciem nowego życia. Gdy przychodzą na przykład święta, biegamy po sklepach, w tłoku, kupujemy czasami przypadkowe prezenty. A jeżeli jest w naszym otoczeniu małżeństwo, które spodziewa się nowego życia, jakże pięknym darem może być właśnie ten dar duchowy. Chusteczka, to nie jest dołączone do litery, no ale kurwa, no co ona gada, no. Naszej modlitwy. Aktualnie my z żoną otaczamy, bo modlamy, otaczamy modlitwą. Sześć. Ona nie powinien, nie powinien, nie powinien, nie powinien, nie powinien, nie powinien. Babo, życie to nie jest przepis. Faryzeusze już byli. Wielkie miasta, Rzym. Były i co? Niemoralne, upadły. A co jest w Warszawie? To samo. Przecież kościoły nie są lampą. Biblia jest lampą. A Biblia gdzie jest? W śmietniku w Warszawie. To tysiąc razy, nawet film nagrywałam. Chodziłam z kamerą. Tu, na śmietniku, tu pod śmietnikiem. Na ziemi, na bruku, na krzaku, na drzewie, na ulicy, na asfalcie. Brali Nowy Testament i wyrzucali do śmietnika. No to kto to robi? Warszawiacy. Kto to robi? Polacy. Warszawa. Drugi Rzym. Także metropolia. Ludzie uciekają z metropolii. A tutaj Stasio też. Jakiś znalazł się, proszę państwa, bynio, inspektor i po prostu już no, miał rację Stasio, ale się kłócił i wiedział, że to nie ma co tu się kłócić. I zrezygnował z pracy, do Nowego Dworu Mazowieckiego pojechał, tam jest przystań, tam jest mostek, tam jest woda, tam jest wyczepka, tam jest ciekawa praca i powiedział, że tam jest 100 razy lepiej jak tu w Warszawie. Ja mówię, wierzę, wierzę, bo ludzie się przyzwyczajają do bzdur, a tutaj radio mówi o zmianach, że jak nie robisz, nie poczynisz w swym życiu zmian, no to będzie źle. Przychodziłam na porozmawiać. Święty Gerard, zwłaszcza... Także święty, jak ty nie będziesz święty, to na Gerarda nie ma co liczyć, bo w Biblii jest powiedziane: świętymi bądźcie wy wszyscy, ponieważ ja jestem święty, Jahwe jest święty, czysty, czysty.